Rozpoczął się doroczny tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem. Do 25 lutego zarówno w sądach, jak i we wszystkich prokuraturach, ale też i innych podmiotach pokrzywdzeni będą mogli uzyskać pomoc prawną, co ważne, nieodpłatną. W suwalskim sądzie w budynkach przy ulicy Waryńskiego i przy Przytorowej na osoby pokrzywdzone oczekują asystenci sędziów. Ich dyżury potrwają do najbliższego czwartku od godziny 10 do 12. Na stronie internetowej Sądu Rejonowego można znaleźć szczegółowy harmonogram. Pomoc można też uzyskać w Centrum Aktywności Społecznej Pryzmat. Dyżury tutaj trwają codziennie od 8 do 16. Na pokrzywdzonych przestępstwem oczekują też dyżurni prokuratorzy.